Cześć, witamy Was na naszym kanale Speed Service. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam maty olejowe i ściereczki, które używamy na co dzień w warsztacie. Jeżeli cenicie sobie porządek w Waszych warsztatach, to jest idealne rozwiązanie do Twojego serwisu. Pewnie bardzo często w Waszych warsztatach albo do Waszych warsztatów trafiają auta, które mają jakieś wycieki płynów eksploatacyjnych. Jeżeli wyciek w samochodzie czy obszar działania jest mały, wystarczy nam zastosować jedną taką matę w miejscu, które jest narażone na rozlanie się płynu eksploatacyjnego. Jeżeli macie większy obszar działania, czyli jakieś zmycie elementu przed diagnozą, skąd jest wyciek, możemy rozłożyć kilka takich mat. Najechać w najbardziej newralgiczny punkt z lewarką. I w tym momencie możemy bezpiecznie, bez możliwości zabrudzenia podłogi, zmywać dany element. I olej, czy tam płyn, który skapuje do zlewarki, gdzie się rozpryskuje dalej, nie trafia na podłogę, tylko jest on przechwytywany przez te maty. Jak widzicie, płyn, czy tam olej eksploatacyjny wsiąknął w matę, a pod spodem mamy czystą podłogę. W codziennej pracy używam też takich mniejszych ściereczek, które też są bardzo chłonne i też jeżeli gdzieś obsługujemy w aucie dany element i chcemy go zmyć, możemy sobie zmyć i taką ściereczką dany punkt wytrzeć. Od kilku lat korzystamy z takiego systemu. Wygląda to estetycznie. Na powarsztacie nie są porozrzucane różnego rodzaju szmaty. Są wymieniane u nas co około 5 tygodni. Stare zabierają, nowe uzupełniają i tak jest co 5 tygodni taki cykl. Myślę, że warto stosować takie szmatki maty, ponieważ dobrze to świadczy o danym zakładzie, że przy aucie są używane nowe, czyste szmatki i jest to wszystko robione estetycznie, na warsztacie nie jest porozlewany olej, ludzie na to też w dzisiejszych czasach bardzo patrzą. To był taki krótki materiał, być może komuś z Was przyda się ta informacja. Jeżeli Was to zainteresowało, zachęcam do subskrypcji. Dzięki, pozdrawiam.